ja mam nawet jakąś tuningowaną tą BMW, ale ja ją tuningowałem tak dawno temu. Nie wiem, czy to nie jest jakiś body kit. Wydaje mi się, że tamten body, co miał ziomek, to był jakiś... Ja mam już body kit. Ej, what? Ej, ja nie miałem tego body kitu wcześniej. Ja miałem tylko taki. Ja mam wrażenie, że tego nie było. To jest do jakiegoś time ataku. I co, faktycznie nam się zwiększa docisk w tym aucie teraz? Jak to sprawi? No niewiele, z tego co widzę. A powinien samochód do góry nogami móc już jeździć, no nie? Do góry kołami. No dobra. No dobra, dajmy to. Jakie dziwne, ty. I teraz można jeszcze do tego dodać. Ja pierli. Ej, to jest na pewno glitch. To jest na bank glitch, zobacz. Co jest? Dziękuję RB Stream za subika. Dzięki bardzo. Ej, dlaczego można to tak zrobić? Polska symulator, no. Dobry wieczór, Polska. Aha, to ja już go tutaj uturbiłem. Co jest? Ależ brzmi, tutaj jakiś słabszy do tej BM-ki. Na V8, na bank. Ale co to jest, ty? No ziomeczku, no. No ziomeczku. Co jest? To jest na bank jakiś błąd, wiecie? Że można dwa spoilery sobie wrzucić. Tak nie powinno być. Czy wygląda to dziwnie? No na pewno jest samochód niespotykany teraz, prawda? Ja pierwszy raz dzisiaj widziałem na zlocie taką BM-kę. Muszę na jakieś wyścigi online wyskoczyć z tym. A driftować się driftuje tym, jak się chyba driftowało wcześniej. Te spoilery tutaj w Fordzie to jest tak... Niektóre spoilery są, bo są. Tak to wygląda. Ten regulowany dużo daje, no nie? Ten tunik się wygląda zbyt dobrze. Delikatnie mówiąc, kurde. Wygląda okropnie. O, bez sprzęgła ciężko jechać bez trzymania kierownicy. Ale można generalnie driftować bez trzymania kierownicy. Spróbuję, ale bez sprzęgła ciężko. Czekaj. Coś tam leci. Przesterowałem. Może się kiedyś nauczę tak w zakręt jeszcze wchodzić. Ciężko. Nie, bez dokręcania ciężko jest. To jest BMW E46 z fajnymi spoilerami. To jest na bank jakiś glitch, który za niedługo usuną. Także kupujcie sobie, jak nie macie jeszcze tego samochodu. Kupujcie sobie to i sprawdźcie sobie, jak wam to działa. Czy możecie sobie ten body zainstalować i dodatkowo jeszcze spoiler. Jaka fura, ty! Dzięki ziomek za pokazanie tego. Myślę, że
warto sobie sprawdzić to, to jak myślicie? Można by było spróbować zrobić tą BMW do jakiegoś time attacku. Nie wiem, czy te spoilery faktycznie coś tam dają.